Kiedy pogoda zaczyna nas rozpieszczać, jest to wyraźny sygnał, że zbliżają się wakacje i urlopy. I już w lokalnych ośrodkach kultury głowa, aby mieszkańcom nie chciało się wyjeżdżać z miasta. To duże wyzwanie. Czy Miejski Dom Kultury w Mławie stanie na wysokości zadania? Już teraz można wyrobić sobie zdanie na ten temat. Majówki w parku sobotnie, jak sama nazwa wskazuje, rozpoczęły się już 6 maja, trwają, pogoda nam dopisuje. Z soboty na sobotę imprezy te gromadzą coraz więcej osób. Także każda sobota w parku to impreza taneczna przy znanych i lubianych najczęściej polskich melodiach. Natomiast niedzielne koncerty tradycyjnie bardzo różnorodna oferta. Nie tylko Domu Kultury, ale także organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. Będzie Noc Poetów, będzie piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych, będzie spotkanie klubu A Droga. Także te imprezy, które już Państwo znacie. Natomiast Miejski Dom Kultury zaprasza na spotkania o charakterze bardziej muzycznym, integracyjnym. A już 4 czerwca, w Dzień Dziecka, w tym roku wspólnie robione ze szkołą British House i przedszkolem Bajkowy Dworek. Zachęcamy w tym roku dzieci do nauki języka angielskiego i taka tematyka tegorocznego Dnia Dziecka ożyje cały park, nie tylko estrada, więc zapraszam już od godziny 16. A poza tym w tym roku w parku również Biesiada Śląska, spotkanie z muzyką włoską, znana szczególnie starszemu pokoleniu artystka Teresa Werner. Będzie też spotkanie oczywiście tradycyjnie na Wólce, tam zaprasza Państwa Mariusz Kalaga, ale też bardzo szeroki taki program edukacyjny, ekologiczny. Także myślę, że będzie co robić. Ten program jest dostępny na naszych stronach internetowych, ale także w formie drukowanej tu w Miejskim Domu Kultury, także zapraszam. A taką najbliższą imprezą, którą organizujemy, oprócz tych sobotnich potańcówek, to koncert z okazji Dnia Matki 27 maja wystąpią dzieci, młodzież, tancerze i wokaliści na co dzień uczący się w Miejskim Domu Kultury. Także zapraszam wszystkich rodziców, wszystkie mamy, rodzeństwo, żeby podziwiać tych młodych artystów na naszej scenie. I pogoda ma dużo do powiedzenia. Z pewnością to ona rozda karty i przyczyni się do naszych decyzji, jaki kierunek wybrać na czas odpoczynku od codziennych zadań. Pamiętajmy jednak sentencję, która mówi: słońce deszczy zawierucha, liczy się pogoda ducha.